Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, za moimi plecami widzą Państwo cmentarz komunalny przy ulicy Reja, a to nieodzowny znak, że zbliża się święto zmarłych. To święto będzie tak naprawdę długim weekendem, gdzie będziemy mieli czas odwiedzić groby naszych bliskich. Także w dzisiejszym odcinku, szanowni Państwo, przypomnimy sobie zasady i zagrożenia, które czyhają na nas właśnie w tym okresie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Jak co roku, szanowni Państwo, ten 1 listopad jest to najtrudniejszy okres na drogach naszego kraju. Z tego tytułu, że wszystko kumuluje się tak naprawdę w jednym czasie. Wszyscy mamy w jakichś miejscach tych naszych bliskich, których chcemy odwiedzić. Na szczęście tegoroczny 1 listopad poprzedza jeszcze weekend, sobota, niedziela. Także ten ruch, myślę, że na pewno się troszeczkę rozłoży na te dni. Ale utrudnienia i pewne akcje coroczne są i warto o nich sobie powiedzieć i przypomnieć. I jak co roku, szanowni Państwo, oczywiście będą utrudnienia przy cmentarzach. Dwa cmentarze w Suwałkach, ulica Bakałarzewska i ulica i przy ulicy Reja. Tradycyjnie przy ulicy Bakałarzewskiej cmentarz zlokalizowany w takim miejscu, że mnóstwo ulic dookoła, ale będziemy mieli oczywiście tradycyjnie do dyspozycji parking przy stadionie piłkarskim oraz parking na bazarze miejskim. Te utrudnienia, szanowni Państwo, w tym roku już od czwartku będą występować. Będą oczywiście dodatkowe zakazy zatrzymywania się i postoju wokół tego cmentarza. Tradycyjnie z ulicy Mickiewicza nie skręcimy w ulicę Zarzecze w lewo i również w ulicę Staszica. Te coroczne ograniczenia są, już część z Państwa zapewne się z nimi zapoznała i zapamiętała z zeszłorocznych akcji, ale warto o tym pamiętać. Oczywiście również policja będzie obecna w tych miejscach, będzie również pomagać nam, będzie wszystko robiła, aby ten ruch wokół cmentarza był płynny i abyśmy mogli bezpiecznie jeździć tymi ulicami. Nie będę wymieniał tutaj ulic, gdzie będą te zakazy i nakazy skrętu czasami, czy też zakazy skrętu. Nie jedźmy na pamięć, obserwujmy, patrzmy na znaki, bo one pojawią się po prostu lada dzień na tychże właśnie ulicach. I został nam cmentarz, na którym właśnie jesteśmy. Tutaj mamy troszkę uproszczoną sprawę, bo ta ulica jest tak naprawdę tylko jedna, którą możemy do niego dojechać. Dodatkowe miejsca parkingowe zapewne jak co roku będą wyznaczone na terenie zielonym, który przylega do dość i tak rozległego już
już w parkingu. Jak co roku oczywiście zawsze też patrole policji są i tutaj przy tym cmentarzu, pomagają kierowcom przy wjeździe na ten parking, ale również pomagają przy wyjeździe, gdyż tutaj świateł nie ma i robią wszystko, abyśmy bezpiecznie mogli dojechać tutaj w to miejsce, ale również i opuścić. Wybierając się w dalszą podróż po kraju, oczywiście należy pamiętać, że policja też ma coroczną swoją akcję Znicz, także te kontrole na drogach na pewno będą dużo, dużo częstsze, dużo więcej tych patroli zobaczymy. Oczywiście część dróg przebiega obok właśnie nekropolii. Tutaj na pewno większą tą uwagę trzeba zwrócić nie tylko na samochody, ale również na pieszych, którzy wysiadają z aut, wsiadają. Ten ruch zawsze jest utrudniony, zawsze trzeba rozglądać się i zmniejszyć tą prędkość swoją. Wybierając się w podróż, oczywiście to jest czas, kiedy wszyscy świętują, również i zakłady mechaniki pojazdowej. Dlatego, gdy mamy auto niesprawne, warto, jeszcze mamy te parę dni, żeby przejrzeć ten nasz samochód, żeby sprawnym technicznie po prostu pojechać sobie w podróż i nie mieć przez to zmartwień, przez jakąś awarię błahą, którą odłożyliśmy na później. Oczywiście w to coroczne święto nie tylko odwiedzamy groby naszych znajomych, ale również spotykamy się z rodziną często raz do roku właśnie przy tej okazji. No a jak to spotkania z rodziną? Czasami kończą się na kilku drinkach, czy też kieliszkach. Oczywiście, no ja nie mam nic przeciwko, ale pamiętajmy o tym, abyśmy na drugi dzień wsiedli w tym samym stanie, w jakim właśnie przyjechaliśmy do tej rodziny. Absolutnie nie próbujmy wracać po alkoholu, nie wsiadajmy do samochodu, nie prowadźmy właśnie auta w takim stanie. Gdyż coroczne statystyki pokazują, ileś set czy też tysięcy właśnie osób zatrzymanych właśnie za jazdę po alkoholu właśnie w okresie pierwszy listopad. To pokazuje właśnie smutną naszą tradycję spotykania się z rodziną. No i żeby też były tańsze może te święta właśnie dla osób podróżujących dalej, może warto też zatankować sobie właśnie to auto pod korek, gdyż ceny, można powiedzieć, że z dnia na dzień zmieniają się na stacjach benzynowych i coś czuję, że ten pierwszy listopad to będzie okres, gdzie w naszym przynajmniej regionie ta cena przebije magiczne 6 zł. Szanowni Państwo, te wszystkie informacje jak co roku powtarzają się oczywiście, ale tak jak doniesienia potem prasowe mówią, zawsze dzieje się też to samo. Też wzmożona ilość wypadków, mnóstwo osób zatrzymanych po alkoholu. Może spróbujmy choć w tym roku może zmienić te statystyki tak, aby naprawdę dużo różniły się od zeszłorocznych. Mniej spowodujmy tych kolizji. Może źle się wyraziłem, bo czasami też siła jakaś wyższa czy zbieg okoliczności. Ale jak większość wypadków zawsze jest to wina człowieka. Także jedźmy wypoczęci, nie prowadźmy po alkoholu i wróćmy do domu cali, abyśmy mogli się spotkać w kolejny wtorek. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.